Dzisiaj, za chwilę będziemy mogli podpisać umowę. Umowę, która przewiduje projektowanie sieci doprowadzającej gaz do Bychawy, ale również sieć dystrybucyjną po mieście i najbliższych okolicach. Jednocześnie otwiera się droga w przyszłości do tego, aby gaz popłynął jeszcze dalej, tam gdzie będzie zapotrzebowanie. Beneficjentami tego gazu i oszczędności płynących z jego eksploatacji jest co najmniej kilka podmiotów. Przede wszystkim są to mieszkańcy Bychawy. I ci mieszkający w blokach, i ci indywidualni odbiorcy, którzy myślę, że mając taką możliwość, będą chcieli skorzystać, aby ten gaz stał się podstawą ich funkcjonowania, jeżeli chodzi o mieszkania. Beneficjentami są instytucje gminne i powiatowe, które na szczęście tutaj mamy. Doprowadzenie gazu do tych instytucji pozwoli na znaczące oszczędności budżetowe. Dzisiaj wszędzie szukamy tych oszczędności. Chcę Państwu powiedzieć, że rachunki, które żeśmy przeprowadzili, rocznie porównanie aktualnych kosztów zasilania tych trzech podmiotów, czterech, bo tam jeszcze jest czwarty, mniejszy, czterech podmiotów i porównanie kosztów według dzisiejszej taryfy na gaz ze wszystkimi kosztami gazu dystrybucji, to są dla tych podmiotów roczne oszczędności w sumie około 500 000 zł. Beneficjentami dzisiejszej umowy będą, mam nadzieję, przyszli inwestorzy. Bo trudno wyobrazić sobie duże inwestycje na naszym terenie, jeżeli podstawowe media nie są zapewnione. Dzisiaj gaz jest takim podstawowym mediem. Liczę na to, szczerze na to liczę, że ta inwestycja w połączeniu z odpowiednim planowaniem przestrzennym miasta i całej gminy pozwoli regionowi bychawskiemu ruszyć ponownie z miejsca. Że Bychawa nie będzie już tylko punktem na mapie niedaleko Lublina, ale będzie ważnym, szybko rozwijającym się ośrodkiem, który będzie dostrzegany na mapie całego regionu. Ta inwestycja zbliża nas do tego niezawodnie. Tak naprawdę jest to ostatnie miasto w województwie lubelskim, które nie ma gazu. Dotychczas zgazyfikowaliśmy 19 miast, a praktycznie już w trakcie gazyfikacji jest Włodawa, tak? Także Bychawa będzie tym ostatnim, 20 miastem na terenie naszego działania w województwie lubelskim, które otrzyma to paliwo. Drodzy Państwo, kontrakt podpisany. Zaczynamy realizację zadania. To jest po naszej stronie na pierwszy rzut 22 km gazociągu i instalacje, które dostosowują gaz do użytkowania, a po stronie urzędu sieć rozdzielcza w samej miejscowości. Na początek może być mało, potem będziemy tą sieć wspólnie rozbudowywać. Panie Burmistrzu, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, Panie Prezydencie, dziękuję. Zresztą Państwu to dołożymy wszystkich starań, aby tak jak to jest zawarte w umowie, żeby ten gaz w Bychawie fizycznie popłynął w maju 2015 roku, bo taki jest termin finalizacji naszych działań. Jeszcze raz, Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję.